Dzisiaj wyniki nieziemskiego testu podłoży. To był oczywiście film dla beki, bo mi trochę słońce w głowę za mocno przygrzało, jeszcze osa mnie ugryzła. Ale wyniki są bardzo ciekawe. Słuchajcie, pierwsze miejsce, bazal z wieży saurona. Roślinka jak najbardziej tutaj jej dobrze. Drugie miejsce, piasek z Marsa, też całkiem spoko. Na drugim miejscu była kawa, ale coś od wczoraj zaczęła gnić, więc spadła na trzecie miejsce. Pewnie za dwa dni padnie całkiem. Czwarte, piasek z Księżyca. Piąte, szóste, egzekwo, na bogato węgiel z cukrem, nie hodujcie w tym roślin. I żwirek z kuwetki dla kota, no też lipoteka, słuchajcie. Tak to się przedstawia w takim starcie na sucho, ale co ciekawe w tym samym czasie na parapecie stał ten oto, zestaw roślinek in vitro i okazało się, że to normalnie jest hit. Musimy sobie akwaria wypełnić tym żelem i nie nalewać wody, wtedy rośliny będą rosły jak durne. Tyle na razie, cześć!